7 stopni, także naprawdę mocny spadek od weekendu. Moi drodzy, woda, przyroda, oczywiście ja, czyli Wojtek, a to kanał Wrzos Fishing TV. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Nadwody. Dzisiaj oczywiście kontynuacja serii. Jest to moje drugie wyjście, podczas którego odbywam taki swoisty challenge, takie swoje wyzwanie, czyli łowię na jeden rodzaj przynęty. W poprzednim filmie mogliście zobaczyć, łowiłem shinerkami, takimi 5 cm. Zrobiłem jakieś, myślę, 200 metrów wyznaczonego przez siebie odcinka rzeki. Niestety efekty były mizerne. Udało mi się wydłubać takiego honorowego, niedużego okonia. Warunki na pewno były zgoła odmienne niż dzisiaj. Choć mówię, były wtedy już jakieś wahnięcia w pogodzie. No ale teraz to, co mamy, jak widzicie, znowu ubrany na cebulę, bielizna termoaktywna, kurtka, bo mamy jakieś, nie wiem, 7, może 8 stopni, jak słoneczko wychodzi. Dzisiaj generalnie jest taki pochmurny dzień, nawet sobie padało też do południa, troszkę po południu, troszeczkę po tej godzinie 14 to niebo bardziej się zrobiło takie niebieskawe, chociaż już gdzieś tam chmury nowe nadciągają. Mam nadzieję, że przez te najbliższe 2 godziny, bo taki czas sobie daje na wędkowanie, że przez te 2 godziny deszcz mnie nie wypędzi z nad wody. Momentami gdzieś między tymi chmurami właśnie przyświeca słońce, które sprawia, że jest nieco cieplej, choć momentami sobie zawiewa taki lekki, czasem nieco mocniejszy wiatr, który też może dawać takie odczucie większego chłodu, no ale temperatura dzisiaj była przynajmniej do tej 15, jak kończyłem pracę, jednocyfrowa. W tej chwili telefon mi pokazuje, no, 7 stopni. No 2 dni temu było 13 stopni o tej godzinie 17, bo dokładnie mamy taki sam czas rozpoczęcia jak 2 dni temu, kiedy byłem tutaj z wędkami. Dzisiaj bardzo minimalistycznie. Oczywiście zabrałem ze sobą te same wędki, ten sam, można powiedzieć, te same zestawy. Na jednej jest Czeburaszka, na drugiej jest Jig Rig. Ale dzisiaj pora na kolejną przynętę, a będzie to znana wszystkim chyba spinningistom skuteczna przynęta na okonie. Są to oczywiście twisterki. Także dzisiaj główną i jedyną jakby przynętą to będzie twister. I ewentualnie też przynęta z ogonkiem twisterka to banjo. Także te, można powiedzieć, tak jakby dwie różne od siebie przynęty, ale charakterystyka pracy jest praktycznie taka sama. Też mamy tutaj ogonek, który wykazuje podobny ruch i w podobny sposób wabi przynętę. Także arsenał praktycznie po tej stronie tego pudełka dzisiaj będzie przeze mnie wykorzystywany. Łowimy na twistery. Bardzo małe, takie 3 cm, może po całości z ogonkiem to jest 5 cm. Dzisiaj te przynęty w akcji. Powiem szczerze, że mega zaniedbałem łowienie tymi przynętami, także żeby już nie przedłużać, zabieram się za montowanie przynęt. No i tutaj za moimi plecami pierwsze stanowisko i oddajemy rzuty. Na szczęście nie ma jakiegoś super wiatru silnego, więc będziemy mogli sobie tu spokojnie połowić. Woda momentami delikatnie się marszczy, także no, są to teraz na tyle takie warunki, na tyle dobre, że można sobie tutaj właśnie tymi lżejszymi przynętami, bo jednak to są lightowe przynęty 2,5 grama, można sobie połowić. Taki tu zestawik, trochę tu ciężarek się zaczepił jakoś, o tą agrafkę poprawimy, żeby tu było wszystko dobrze. No i za chwilę zbroimy, no i zobaczymy. Kolejny kijek uwolnimy z pasiemek, z protek i z tutaj paska. Także moi drodzy, 17 godzina, 2 godzinki przede mną. Oby tylko wytrzymała pogoda, nie wypędził mnie wiatr, i próbujemy dorwać jakąkolwiek rybę. Nastawiam się na okonie, ale czy te ryby są w łowisku? Trudno mi powiedzieć. Być może powędrowały na tarło. No i co? No i moi mili, pierwszego twisterka. Ja tu sobie sięgnę po klasyka, a więc kolor, który po prostu zawsze, co roku, zwłaszcza wczesną wiosną, ewentualnie już tą późną zimą, otwierał mi wodę, dawał mi ryby. Jak będzie teraz, nie wiem, ale spróbujemy. Więc mamy pierwszego twisterka i dla odmiany, słuchajcie, mam tu takie nowe przynęty, też taki niby to raczek, ale też mniej więcej zasada ogonki. Może bym go też założył i spróbował, a co zaszkodzi. Chodzi mi bardziej o charakterystykę pracy, bardzo zbliżona, z tym, że ma 2 ogonki, jakiś pośrodku, więc tutaj zastosuję też taką przynętę i będziemy widzieli, jak będą reagować na to ryby. Fiolecik i taki kolor z brokacikiem zakładam do wędek. Pierwsze fajne miejsce. Ja tu chyba ostatnio kończyłem, więc tu zacznę i kontynuacja odcinka rzeki, ale tylko twisterek. Twisterek to jest taka przynęta, która praktycznie ma animację tego ogonka, on się rusza w wodzie, więc już to jest taki czynnik wabiący ryby, ale możemy uatrakcyjnić, tak jak przy shinerach, przez takie jigowanie, czyli podbijanie przynęty, opuszczanie do dna, podbijanie, ewentualnie spokojne zwijanie. Jeżeli ryby są jakieś leniwe, możemy właśnie tak delikatniej prowadzić, bez jakiejś tam agresji, na różne sposoby. Także naprawdę bardzo fajna przynęta, potrafi dać efekty, bardzo dobre efekty również twisterki dawały w bocznym troku, ale oj, myślałem, że jest ryba, ale tu jest jakiś zaczepik albo krzaczki, ale woda płynie sobie spokojnie. No i zobaczymy, co te twisterki dzisiaj nam dadzą. No, jest tu pełno jakichś patyków pod wodą. Mówię, tu bobry robią słabą taką sieczkę. Jest piękny odcinek rzeki. Woda tu jest szeroka i tu naprawdę potrafi być fajna ryba. Dobra, rzucam teraz drugim kijkiem. Czeburaszka na razie na bok. Zobaczymy, co Jig Rig nam tu da. I oczywiście inny kolor, no i troszkę inna przynęta, no ale charakterystyka mniej więcej pracy bardzo podobna. Jest to taka moja nowość, bo od Perch Profesora bodajże. No, tak jak mówię, bardzo podobna praca, te ogonki właśnie taki falisty, fajny ruch dają. No i zobaczymy. No i dobra, kolejna miejscóweczka. To już będzie trzecia. Tutaj rozpoczynam od czeburaszki. Jeszcze zostaję przy tym kolorku. Mam naprawdę wiarę w ten kolor, bo wiem, że jest skuteczny. I dlatego tutaj oddam parę tych rzutów. Jak nie, no to będę szukał może innego kolorku. Słuchajcie, mamy pierwszego okonia. Jest rybka. Słuchajcie, widzicie? Kolorek, którego mam wiarę. No mamy pierwszego. Siedzimy tutaj przy brzegu. To bliżej. No to 1-0. Jest drugi. O, był, spadł. Kurde, słuchajcie, był drugi. Oj, był drugi, tylko obawiam się, czy haczyk tutaj nie jest za bardzo. Dobra, może haczyk. Kurde, był drugi. Ale szkoda. Szkoda, szkoda. Ale było drugie branie, druga ryba była na haku. No jest szansa, jest nadzieja. Ale szkoda. No i słuchajcie, chyba był znowu, albo zaczepiłem, albo okoń. O, próbujemy dalej. Aj. No powiem wam, jest lepiej. Są jakieś akcje. Nie, tu był zaczep. Nie, jest ryba. A tak. Dobra, mamy drugiego, podobnego. Także podchodził 2 razy, a może 3. Ale wszystko podobne gabaryty, jak widzicie. Ale jest. Ten twisterek. Dobra. Mniejszy troszeczkę. Dobra. Dla odmiany po prostu weźmiemy inny kolor twisterów. Gdzieś miałem czarny, ale prawdopodobnie zostawiłem w samochodzie twistery czarne. No i też by mógł być tutaj dzisiaj fajnym kolorem. Tu mam chyba też jeszcze tu mam same szajnerkowate i takie inne gumki. Ale słuchajcie, mamy jeszcze perłę i ją założymy. Klasykę. Perłowy twisterek. No, tu jest bardzo ciekawa, choć póki jeszcze dostępna, bo zobaczcie, jakie drzewko puszcza listki fajnie. Latem to będzie tu gęsto od zieleni, ale miejscóweczka super. Dajemy rzut. Oczywiście tradycyjnie w tej serii dorzucę z 15 minut właśnie na jakieś takie dodatkowe czynności filmowe, jak przebitki i inne tego typu rzeczy. Troszkę czasu. Co mogę powiedzieć? Pogoda się w miarę ustabilizowała. Nie wieje. Woda spokojnie sobie płynie. No jest nawet przyjemnie. I tylko oczekiwać jeszcze jakiegoś fajnego brania. Dobra, moi mili, zmiana wędki. No i oczywiście kolorku twisterka. Klasyka, perłowy. Na niektórych wodach ten kolorek zamiatał w sezonie, zwłaszcza okonie na niego po prostu waliły jak głupie, ale jak będzie dzisiaj? O, piękny rzut, blisko tamtej strony. No i zobaczymy. To jest taki kolor, na który może sprowokować każdą rybę, nawet i białoryb, ładnego leszcza. Nie tylko drapieżnika. No imituje takiego białego jakiegoś robala. A to może być kąsek dla każdej większej ryby. Zobaczymy tutaj bliżej teraz. Aha. Pięknie, ptaszki śpiewają, jest naprawdę teraz bardzo przyjemny taki podwieczorek, już można powiedzieć, no bo to już ja myślę gdzieś godzina. Słuchajcie, mam rybę. O, jest ładna ryba. O, mamy fajną rybę. Bije jak szczupaczek nieduży. Piękny garb, słuchajcie. Mamy pięknego okonia. Mamy pięknego okonia. No, jest piękny okonek. Myślałem, że to jest szczupak. Ale to jest piękny garbus. Taki po 30 cm. No, zaraz chodź tutaj. Ale piękna ryba. Jest! Jest! Piękny garb. Ale słuchajcie, piękna ryba, 30, dobra. Ale garbaty. Perłowy twister, robi robotę. Jaka ryba. Ale garbus, słuchajcie, drugi dzień mojego challenge'u. Daje mi takiego garbusa, zobaczcie. To jest mój chyba największy okoń teraz na tej rzece. Zobaczcie, jaka ryba. Ale piękny. Myślałem z początku, że to jakiś mały szczupak. Ale zobaczcie. No moi mili, no to piękny dzień dzisiaj nad wodą. Drugi dzień mojego challenge'u. Tylko jeden rodzaj przynęty. Zmieniam tylko kolory. No i kochani, piękny. Piękny prośniański okoń. To jest chyba moja nowa tu życiówka na prośnie. Za chwilę ją zmierzę. Ale coś pięknego. Piękny, piękny okonek. Fantastyczna ryba. Coś niesamowitego. Pięknie ubarwione płetwy, czerwone. Piękna niespodzianka. Po pracy, szybki wypad, taki challenge, elegancko. Moi drodzy, zbliża się już godzina 20, także ja już swoje wędkowanie zakończyłem jakieś 20 minut temu nawet. Troszeczkę tutaj zdań wymieniałem z kolegami po kiju. Moi drodzy, piękne popołudnie można powiedzieć i też taki piękny podwieczorek. No udało mi się dzisiaj na wybraną przynętę, czyli twistera, dopaść takiego życiowego okonia z tej rzeki, ponieważ nie jest to moja taka ogólna życiówka, ale tu na prośnie mój największy okoń, 34 cm. Cieszę się niesamowicie. Tego dnia, zobaczcie, przybywa sukcesywnie, 20, można było jeszcze połowić, ale dałem sobie założenie, że 2 godziny na wędkowanie powinno mi wystarczyć, także jadę już do domu. Słuchajcie, wnioski dzisiejsze. Na początku miałem nieco mniej optymizmu w sobie, ponieważ ta pogoda była jaka była. Dzisiaj padał deszcz, było pochmurno, momentami wiał wiatr, czasami taki mocniejszy zawiewał. No i słuchajcie, jakieś ryby udało się wyciągnąć, mimo tego takiego ruchu pogodowego. Wczoraj było troszkę cieplej, dzisiaj zimniejszy dzień, na pewno też jakiś ruch ciśnienia. Wieczór zupełnie spokojny, cisza, woda sobie spokojnie płynęła. Taka można powiedzieć flauta na rzece, gładka powierzchnia. No ale niestety brań już więcej nie zaliczyłem, ale i tak jestem zadowolony. Piękna ryba, piękny kolejny dzień nad wodą. No i to tyle, moi drodzy. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę pod filmem, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmów. Jeżeli macie też jakieś pomysły na rodzaj przynęty, na jaki mógłbym łowić, napiszcie w komentarzu. Może uda mi się taki odcinek dla Was przygotować. Macie propozycje jakichś przynęt, rzucajcie hasło w komentarzu. Jeżeli nie będę miał takiej przynęty, to postaram się po prostu ją zorganizować i taki dwugodzinny wypad nad jakieś wybrane łowisko tutaj w moim zasięgu oczywiście. Na razie testuję rzekę Prosnę w tym formacie wędkowania. No i słuchajcie, jakieś efekty pomału zaczynają być, także cieszę się. No i zobaczymy. Moi drodzy, pora na kolejny challenge, przede mną kolejna przynęta. Zastanowię się na spokojnie, co to ma być, no chyba że wybiorę coś tutaj z Waszych propozycji. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie, za to, że jesteście ze mną, za każdą łapkę pod filmem, każdy komentarz, no i oczywiście za każdą subskrypcję również. Jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, koniecznie zasubskrybuj kanał, abyś był na bieżąco. I tyle. Dzięki i do zobaczyska w kolejnym filmie.